pierwszą sesję Rady Gminy Wierzbica. Witam serdecznie pana burmistrza Zdzisława Budziasa, pana skarbnika Polskości, panią sekretarz Renatę Leśniewską. Witam państwa sołtysów i pozostałych posłów obecnych na zebraniu. Na 15 radnych obecnych jest 12 osób. Stwierdzam, że Rada jest warta do podejmowania prawomocnych uchwał. Wysoka Rado, już 13 radnych. W zawiadomieniu, jakie otrzymaliście odnośnie porządku obrad, był punkt 5. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy. Ponieważ przy sesji budżetowej zawiadomienia i materiały budżetowe muszą być na 2 tygodnie przed, w tym czasie wiele się zmieniło. W tym nawet dzisiaj wpłynął jeden projekt uchwały, który nie mógł być opiniowany przez Komisję Społeczno-Gospodarczą, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Przedstawiam więc propozycję porządku obrad na dzisiejszą sesję. Pierwsze przyjęcie protokołu 42. sesji Rady Gminy, wnioski interpelacji radnych, 3 odpowiedzi wójta gminy na złożone interpelacje, 4 uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018-2026. I 5 to jest podjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy, a w tym uchwała zmieniająca uchwała w sprawie podziału gminy Wierzbica na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, b uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału łącznego 26 296/89 296 części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 2081/5 o powierzchni 1718 m2 położonej w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 32 oraz na zmianę udziału w użytkowaniu wieczystym w związku ze zmianą powierzchni użytkowej lokalnej. C. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie jednostkom organizacyjnym zabudowana nieruchomość w trwały zarząd na czas nieoznaczony. D. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania o numerze ewidencyjnym 241/60 położonej w obwodzie geodezyjnym Rzeczków. E. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z gminą Kowala w celu realizacji projektu partnerskiego pod nazwą budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Kowala i Wierzbica i aplikowanie o środki w ramach konkursu, tu jest numer podany, już nie czytam, finansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa 2, ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.2, gospodarka odpadami komunalnymi. F. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. G. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wierzbica na lata 2017-2026. H. Uchwała w sprawie wydatków niewygasających i J. rozpatrzenie wniosku Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie skargi dotyczącej opłaty targowej. H. Informacja o działalności, 6. Informacja o działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym i 7. Informacje przewodniczącego rady. Czy są jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad? Jedną rzecz. Mamy punkcik E, podpunkt E. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z gminą Kowala.
Natomiast chciałbym, żebyśmy ten właściwy wniosek, ten właściwą projekt uchwały, żeby był pod nazwą. Zadanie jest budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kosowie i na terenie gminy Wierzbice. Proszę tę uchwałę, drugą uchwałę proszę zniszczyć. Ta uchwała, będziemy nad nią obradować. Dobrze? No bo mam być. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Tam była różnica tylko za nas. Na terenie gminy Kowala, a na terenie Kosowa. Jeżeli nie ma, to poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem porządku przedstawionym przeze mnie wersji z poprawką podaną przez pana wójta? Proszę o podniesienie rękę. 13. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. Przechodzimy do realizacji. Czy są jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Jeżeli nie ma, przechodzimy do następnego, do drugiego punktu. Wnioski i interpelacje radnych. Radny Bartański jako pierwszy. Proszę bardzo. Dzisiaj przedziłem, że... A, nie ma potrzeby. Wraca sprawa chodnika w 19. Myślę, że pan wójt na święta starszym osobom naprawdę na nowy rok, który się nie stanie w tym roku. Proszę jeszcze raz pana gminy mieszkańców. Jeszcze raz powtarzam. Nowo budowany chodnik był przez firmę. Przygotował 18 w stronę Iskry. Od przystanku tutaj pana Jarząbka. Maszyna jeżdżąc przez chodnik stary, nie był nowy. Ja wiem, znam ten chodnik, chodzę nim codziennie. Zepsuła chodnik, wjeżdżając na krawędź, wszystko się pozapadało, porobiły się góry, doły, doliny. Starsi ludzie z laskami chodzą, z chodnikami nie mogą przejść. No i proszą mnie o to, żebym interweniował, bo interweniuję po raz czwarty. Także proszę może zlitować się nad tymi ludźmi, już po nowym roku naprawić to, bo śniegu teraz nie ma, przecież można byłoby podsypać, wyrównać, czy cementu użyć i było to okej. Nikt nie wymaga kawałka nowego chodnika, bo to był ładnie stary, ale został zepsuty przez firmę, która robiła nowy chodnik. Nie wiem, czy ktoś to zapisuje z Państwa, bo ja już to czwarty raz mówię i ktoś chyba założył byków odpowiada w tej gminie, bo ktoś pensji bierze chyba. No, pan powiedział na poprzedniej sesji, że dobrze, że pan radny zgłasza. Ale chce mnie pan zanudzić, czy ja pana mam zanudzić tym ciągle? Ja nie chcę pana zanudzać, panie wójcie, nic złośliwie tego nie robię. Zwalniacie, panie wójcie. Chodziłem ostatnio, chodzę, biegam. No już prawie wszystkie zwalniacze są zepsute na osiedlu. Pan radny, który już tu zgłasza, pan radny Adam Urbański zgłaszał na poprzedniej sesji. Do Ignacego Kaczyńskiego wyrwany nie ma zwalniacza do tej pory. Przy Iskrze wyrwany nie ma. Przecież ten pan, który odśnieża, to odśnieża od lat ta sama firma. I on wie, w którym miejscu są zwalniacze. Jeżeli nie, to jeżeli nowa firma, to tym bardziej powinna naprawić. Bo pozrywano zwalniacze, no poprzednia rada płaciła za te zwalniacze, to są nasze koszty. A zresztą młodzież przy szkole ślisko przydałyby się te zwalniacze, żeby była auta, teraz to już pędzą sobie, wie pan. Rozpędzają się coraz szybciej. To ja tyle sprawam. Dziękuję. Czy odpowiedź dla pana wójcie? Proszę bardzo. Panie radny, jeżeli pan pozwoli, bo ja przechodziłem tam obok tego bloku 17. 19 to jest. 19, ale w każdym razie ten który się idzie od Iskry do tego nowego chodnika. I powiem szczerze, wie pan, no przechodziłem. Zwracałem, rozmawiałem z pracownikami, czy to było już poprawione? Nie było. Nie odpowiem panu, bo dla mnie to ten chodnik tak wygląda normalnie. Ale gdybyśmy po sesji pan zechciałby przejść, ja już się przejdę i ewentualnie o które miejsce panu dokładnie chodzi, no, ja, to bardzo proszę, no, bo 19. Na pewno proszę pana pracownik już tam był i pracownik i jeszcze była kwestia tej studzienki, która tam była robiona. Także na pewno nie było naprawiane, co się dzieje, że nadaje śniadanie i pasze przez okno. A przebyłem dzisiaj też specjalnie jeszcze, bo tu zwalniacze przy ulicach, sam pan powiedział, że rzeczywiście przy tym śniegu dokończono te zwalniacze, zerwano dalej. I człowiek, który to zerwał, miał to naprawić. No nie jest to naprawione. Nie jest to naprawione, to wiem, bo zwalniacze leżą tu z tyłu, są zabezpieczone, ale nie są naprawione. Ale to przy okazji, chyba tam drobna rzecz tylko. On miał sprzęt, ma sprzęt i ewentualnie
to zrobić, bo jest kwestia stąd się podjąć, żeby wwiercić się. Ale jest to na bieżąco monitorowane i ja zdaję sobie sprawę, że w tej chwili tam troszeczkę szybciej samochody mogą jeździć bez tych zwalniaczy. Bo ja nie wiem, jeszcze tyle panu powiem. Wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, z którą stroną oni wjeżdżali z tym prostym. Jechali dookoła przez Ignacego Krasińskiego i pod prąd jechali i przejeżdżali przez ten chodnik. To jest początek chodnika od końca w roku 19. W stronę Iskry 17 Świńczy. To jest taka szerokość 2,5 metra. No i ta maszyna po prostu zarwała ten chodnik, bo była ciężka. Plus te kostki, wie pan, parę ton to ważył wszystko. Plus ta maszyna parę ton ważył. A że było wtedy ciągle mokro, ciągle padało, to było podmyte i się rozjechało, zjechało w dół po prostu. No. Dziękuję. Pozwólcie, że po raz który zwrócę uwagę, żeby jedna osoba drugiej nie wchodziła w słowo, nie przerywała. Jedna osoba powie, druga może ad vocem i zabierać głos po udzieleniu dla zachowania porządku jakieś. Dla zachowania porządku, krótko mówiąc. Radny Czarnecki prosił o głos. Jeszcze chodzi o uzupełnienie tego tematu. Mieszkańcy, właściciele garaży za blokiem numer 29 między blokami 31, 2, 3, a 29 przychodzili do pracowników, też osobiście interweniowałem w tej sprawie. Jest ta sama sytuacja po tej firmie, która robiła chodnik. Jest cały rozjeżdżony plac przed garażami i właściciele nie mogą korzystać. Właściciele nie mogą korzystać ze swoich garaży. Też proszę o interwencję w tej sprawie. Mogę to spróbować? Proszę. Ostatnio rozmawiałem z pracownikiem Urzędu Gminy. Mówił, że jeżeli się znajdą jakieś fundusze, to ten plac będzie utwardzony. Pytanie w związku z tym, kiedy, bo jest teraz pogoda jaka jest i nie mogą właściciele garaży korzystać ze swoich lokalnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana burmistrza. Za chwileczkę przyjdzie pracownik. Proszę następnego, chciałbyś radna głos. Panie wójcie, ja tutaj w imieniu mieszkańców chciałam podziękować za posprzątanie na święta. Chociaż na krótki czas, bo już w niedzielę, w piątek było posprzątane, a w niedzielę ponownie przystanki były po prostu zanieczyszczone i nie wiem, musimy się jakoś, nie wiem, tu jako rada w ogóle, nie wiem, przy współpracy może, nie wiem, z, po prostu z referatem do spraw środowiska, żeby, nie wiem, jakoś rozwiązać ten problem, żeby to na bieżąco było sprzątane. Bo w piątek było posprzątane i w niedzielę już w Wigilię po prostu nadal śmieci były pozostawione przez kogoś. I ja mówię, że to jest syzyfowa praca. Później są zebrania wiejskie i nie ma zebrania wiejskiego, żeby nie było poruszane, że rady nie pilnuje, rady nie zgłasza i po prostu na wójta też jest obcieranie złości. My robimy co możemy, ale i tak po prostu, to jest, mówię, syzyfowa praca. To są koszty, jedzie człowiek, sprząta i za dwa dni albo przez noc jest to samo. Są częstsze po prostu interwencje ze strony policji, ale mówię, tego się nie da upilnować. I mówię, na dzień dzisiejszy ja jadąc tutaj do gminy, no z powrotem na przystanku tym, co jest przy ośrodku zdrowia, ponownie jest zrobiona po prostu garderoba. Są jakieś ubrania, jakieś bluzki na ogrodzeniu porozwieszane. No to jest po prostu, przechodzi ludzkie pojęcie. I jeszcze chciałam tutaj poinformować, że droga do cmentarza jest w tak fatalnym stanie od kierunku tutaj, jak się jedzie od Dąbrówki Warszawskiej pod sam cmentarz. Tam jest dół na dole, po prostu było przed wszystkimi świętymi porównywane, ale teraz to mówię, że jadąc po prostu, czy idąc, no nie da się ominąć. Są w głębokości nawet do 20 paru centymetrów takie zagłębienia i mówię, strugi się porobiły, tam jest no niemożliwością dotarcia na cmentarz. Tam jest fatalnie po prostu, nie wiem, czy jakieś kruszywo, czy jakieś resztki jakiegoś gruzu, żeby to, tam już mówię, równanie to nic nie daje, bo przed wszystkimi świętymi było równane. I z powrotem jest ta sama sprawa. Jest po prostu dół na dole, nie da się dojechać do cmentarza. Ja wstałem rozmawiać wcześniej przed panią radną, prosił o głos, są tylko nie pomożane, ale jest taka zasada, że w pierwszej kolejności głos zabierają radni, a dopiero po wyczerpaniu głosu przez radnych inne osoby, no później w drugiej kolejności są gdzieś inne osoby. Ja jeszcze chciałam, ale... Proszę, to proszę uzupełnić jeszcze wypowiedź. Jeszcze panie wójcie, no
Przykro mi jest to mówić, ale kolejna sesja, kiedy nadal po prostu ta ubikacja, co jest pamięta z osiedla umieszczona u nas w Brudzie, w tej agronomówce, i ta ubikacja nadal stoi przy drodze powiatowej. Miała być przestawiona, nic nie zostało. Ja nie wiem, czy trzeci raz, czy czwarty to zgłaszam. Nie zostało to po prostu przesunięte, tak jak było powiedziane. Przecież jest to zaprotokołowane, jest nagrane, ja prosiłam, ale mówię, to jest trzeci czy czwarty miesiąc, jak robota jest niezrobiona, wszystko jest po staremu, tak jak ja bym tutaj nic nie po prostu, no nie wiem, o nic się nie ubiegała na to wychodzi. Nie, panie Rafale, ta ubikacja była na środku po prostu tej działki. Nie, ona była wsunięta na, w środek tej działki, jak się wjeżdża tą bramą wjazdową, to była tak więcej wymierzona po środku. I później ktoś to tutaj, nie wiem, mówili, że samowolnie została przesunięta w ruch do drogi powiatowej. Ale to też nie powinno mieć miejsca, żeby po prostu przy drodze powiatowej był, znajdował się taki element. No tak mi się wydaje. No, ludzie mnie zaczepiają. Ale proszę, panie kierowniku, poczekać na zadanie głosu po udzieleniu. Panie wójcie, czy pan wójt się ustosunkuje do wyboru kierownika? Radny, czy już pan kierownik? Proszę, panie kierowniku. Postawili tam w tym miejscu na tym roku. Pani kierownicy, pan na to, że mówi, że ma wnuczki, tam jest jakiś plac zabaw, przesunęła ją w tą stronę. Przecież my z nią rozmawiamy, ona za bardzo nie daje zgody, żeby ją tam na ten plac zabaw przesuwać, bo ona stoi na posesji, gdzie przy drodze. No ale ja panu coś powiem, to tam nie jest jej prywatna działka, więc ona nie może sobie dysponować, bo mi się tak nie podoba i ja sobie życzę, żebyście mi przestawili, czy sobie przestawię. Ona jest tylko tam po prostu socjalnie. Skoro mieszkańcy nie chcą, żeby to było przy drodze powiatowej, to wydaje się, że trzeba po prostu przestawić. Jeszcze panie Rafale, mam takie pytanie, bo na poprzedniej sesji nie było pana i tutaj jeden pan, który mieszka po prostu na obrzeżach tego stawu w Rudzie Wielkiej, wyszły bomby z, po prostu z tego stawu i wszystkie śliwki tam miał kilka takie, nie wiem czy to były jakieś owocowe śliwki. Wciągnęły mu do stawu, zniszczyły mu wszystko. Chciałam się zapytać, czy zostały przyjęte jakieś kroki, żeby po prostu, nie wiem, no, w jakiś sposób zaradzić, żeby one nie wychodziły, nie niszczyły tam mieszkańcom. Nie, no ja to nie wiem, że to ma sens. Jedyne odstępstwo, jakie może być, to musimy się wystąpić do generalnej dyrektorii środowiska o przeniesienie tego problemu. To jest tylko jedyne odstępstwo. No one zniszczyły drzewka owocowe, no i mieszkaniec powiedział, że po prostu no, tyle lat... Może występować o odszkodowanie do regionalnej dyrekcji. Niech się do mnie zgłasza, ja powiem jaki wniosek, co i jak się wypełnia, składa się o odszkodowanie do regionalnej dyrekcji. Nie mam pojęcia, ale mówię, że po prostu zgłosił do mnie... Muszę się cieszyć, że mogły są, to jest czyste środowisko. Drzewka zostały zniszczone i wciągnięte do stawu. Czysta woda, czysta woda, jest. Muszę się cieszyć. Jeszcze za chwileczkę, zanim wróci, chociaż może droga do cementowi, do Wrótki Warszawskiej, do cmentarza, przepraszam, nie cmentowi, cmentarza, od Dąbrówki Warszawskiej, no, przy tych roztopach chwilowe próbowaliśmy przeciwdziałać i wrócimy do tego w nowym roku i ewentualnie coś tam się, znaczy tam jest chyba na wysiłek, chyba dostateczna ilość. I wydaje mi się, że tylko ta równiarka, która tutaj gdzieś miejscami przyjechała. No pani radna, ja po prostu tak to widzę. Jeżeli pani uważa, że to nawierzenie kruszywa, to jak będzie z funduszy sołeckiego będą wnioski, to spróbujemy to zrobić. Posprzątanie na święta i bałagan, który panuje następnego dnia. Wie pani, tak to panuje, ludzie no nie szanują innej pracy, bo gdyby nie było koszy, czy kosze były pełne, czy kosze są puste? Nie, panie wójcie, to jest normalnie garderoba rozłożona, no to na to przyjdzie też nie, to wie pani, no tutaj to trzeba by postawić jednego pracownika, który by każdego dnia sprzątał na tych. No powiem szczerze, że przerasta to chyba nasze możliwości. Sprzątamy, staramy się to posprzątać i będziemy się przyglądać tak, żeby co tak zorganizować to w tym nadchodzącym roku, żeby to sprzątanie było w miarę regularne, ale proszę mi uwierzyć, że jeżeli ktoś rozbierze się i tam tą garderobę czy rzuca garderobę, bo nie doniesie do kosza PCK, no to ja już na to nie mam wpływu i na pewno będzie to ciężko to utrzymać. Uważam, że to co się pojawiło, więc rozmieszczenie tych koszy na przystankach wzdłuż drogi wojewódzkiej, a na funduszach sołeckich,
tam gdzie są przystanki, gdzie młodzież dojeżdża, też, też przeznaczono środki na zakup koszy, będzie wpływało na poprawę estetyki tej gminy, bo one będą regularnie opróżniane, a przy okazji sprzątane, jeżeli ktoś już tego pakietka nie doniesie do Warszawy. Bo na to, to już pani nie potrafimy by nic poradzić. To już każdy mieszkaniec odpowiada. I tutaj pan radny Czarnecki jeszcze, to chyba wszystko było wymagane. Między 29 a 31, 32, 33. Garaże, ciąg garaży po tej firmie jest błoto, praktycznie nikt już tam nie korzysta, nie stawia pod garażami, są place za rozjeżdżone trawniki, bo nie ma gdzie stawiać samochodu, bo tam jest po prostu błoto. Wyjdzie się z samochodu i tak jakby się, nie wiem, zorgujesz. Rozmawiałem z panem Rafałem, z panem Henkiem i powiedział, że jak tylko znajdą się jakieś fundusze, to wyrówna, znaczy twardzą, to po prostu likwidują te kałuże, to błoto, likwidują te kałuże. Ale czy to jest wynik działania tej firmy budowlanej, która robiła? Potem chodnik jeszcze. Ja już pomijam tereny zielone, bo one się jakoś tam robią, ale tutaj nie można podjechać pod własny garaż. To było rozjeżdżone koparkami po budowie tego sesji. Ale pan proszę, rozmawiałem w pokojach, zgłaszaliśmy wcześniej te problemy, że coś takiego zostaje. Jeszcze nie było odbioru, jeszcze tam. No teraz już pewnie odbiór się odbył. Temat został, a są teraz deszcze, bo jeszcze jak zmrozi to jeszcze ktoś może, ale ludzie, którzy mają samochody, powinni mieć w garażach albo przed garażami, parkują przy blokach i jest po prostu tłok, ścisk niesamowity, rozjeżdżane są trawniki. To jest teren powiatu. Nie, to już są nasze, prywatnych właścicieli, to jest teren i prosimy w imieniu całego garażowej, żeby to naprawić. Trzeba, jeżeli to szkoda, bo nie odbiorze dla głosu firmy, w ogóle po wykonanej pracy powinny po sobie posprzątać. Różnie z tym bywa. Terminy gonią i nieraz zostaje ten bałagan, który zostaje, spada później niestety na nas, ale to niestety wygląda. Radny Majewski, proszę. Panie Wójcie, chciałem zgłosić przy drodze wojewódzkiej wiatra, tu słowa są szyby powybijane, nie? U nas. No i druga sprawa, chciałem również, ludzie pytają o te lampy tam uzupełnić. Panie radny, no z tymi lampami to mówię, dopiero skończyliśmy jedną inwestycję. Dzieje się tutaj to, co się dzieje. Mamy parę lamp, na które zakusy są już z różnych stron. I tam jeżeli trzeba to projektować, to trochę pomocy. Naprawdę nie zrobimy tego na jeżeli te lampy trzeba, nie wiem, czy linii podciągnąć kawałek, to musi być projekt. Więc tutaj samo to, że będziemy, bardzo dobrze, że pan przypomina o tych lampach, zrobiona jest wymiana oświetlenia na luzie na dzień dzisiejszy i na razie w tym roku na pewno już nie zrobimy tego nic. Natomiast zgłaszał tam pan, bo przeglądałem 11 tych lamp, jeszcze, że potrzeba, no to w tym momencie nie potrafię panu powiedzieć, że to już zrobię w najbliższych czasach. Na razie projekt, jeżeli jest tam potrzebny projekt, to był pan u pana Sikorskiego, mówił o projekcie, no to macie jakieś pieniądze przeznaczone w Funduszu Sołeckim na projekty. Tego terenu? No to trzeba czekać i będziemy to działać. Bardzo uważamy, proszę. Panie Wójcie, czy jest możliwość zorganizowania zastępczego lokalu w przyszłym roku dla pani lokator ze szkoły podstawowej w Kolanach? Bo z tego co wiem, to pani dopisuje umowę najmu z roku na rok. A ja wchodzę z założenia, że szkoła jest dla dzieci. No i wiadomo, że teraz po tej nowej ustawie a propos edukacji potrzebne będzie więcej pomieszczeń, czyli klas dla uczniów w tej szkole. Czy była taka możliwość pochylenia czoła i zorganizowania może jakiegoś innego lokalu? Nie mamy takiego lokalu zastępczego, który mogłabyś mi pani wskazać. Została pani umieszczona
pani nauczyciel, zresztą nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły, wskazano ten lokal jako lokal, który był zamieszkały przez poprzedniego pana dyrektora szkoły w Polanach. I wiem, że z tego co wiem, to pani tam zajmuje już mniejsze lokum, mniejszą powierzchnię niż kiedy mieszkał tam pan dyrektor szkoły w Polanach. I na dzień dzisiejszy nie mamy żadnego lokalu, żebyśmy mogli wskazać pani obecnie zamieszkującej. Pan docent, tak? Panie dyrektorze, pamiętam, że pan wójt w zeszłej kadencji, pan wójt Niemiec, on wydał takie wskazania i oczywiście wysłał tą panią tam na lokalne do tej szkoły. Czy pan dyrektor... Z tego co ja kojarzę, to jeszcze pan Kowalski. Jeszcze pan Kowalski. Co ja kojarzę? Czyli rzecz w tej chwili, pani zajmuje w tej chwili ten lokal, no co najmniej 10-12 lat. Jeszcze pan Marzyn Matejski. Nie, żadnego zasiedzenia. Można jeszcze trochę prosić, bo nie ma już u nas lokali służbowych. Wszyscy zobaczcie państwo, do czego doszło, do absurdu. Do jakiego absurdu doszło, że sprzedaliśmy wszystkie domy nauczyciela, tak? Sprzedaliśmy wszystkie domy nauczyciela, a zapostrowaliśmy panią dyrektor w szkole. Przecież to jest nonsens. A pod druga rzecz. Panie wójcie, czy pani dyrektor płaci wynajem? Komu płaci? Ile płaci? Chcielibyśmy się dowiedzieć. Bo może pani dyrektor sama sobie wynajmie lokal i zapłaci. Już panu odpowiadam. Na bieżąco płatnik, pani dyrektor, jest płatnikiem, tak jak każdy nauczyciel. Płaci do pani dyrektor czy do ze swoich obo nie. Płaci na konto szkoły, to jest zwrot kosztów między innymi ogrzewania i te wszystkie elementy, które są przy podpisaniu, płacone są równie. Nie mam żadnych sygnałów, żeby były jakieś zaległości. Natomiast, wie pan, domy nauczyciela... To jest służbowe dla nauczycieli. Proszę pana, sprzedano, bo to się utrzymanie domu nauczyciela też wiąże. Ale nie wiem, czy ja mam odpowiadać, czy nie. Sprzedano te domy, to jest już decyzja sprzed lat. I koniec. Kto zajmował wtedy lokal, miał prawo nabycia. Tak samo jak w tej chwili sprzedaje się mieszkania na osiedlu, mieszkania komunalne, kto ma chęć, kto nie ma zadłużenia, ma prawo ten lokal nabyć. I przy okazji my nie ponosimy kosztów, akurat jestem mieszkańcem jednego z takich mieszkań i my nie ponosimy kosztów, remonty to już jest nasza sprawa, ocieplenie dachu to już jest nasza sprawa, termomodernizacja i odwodnienie budynku, bo stan w jakim się on znajduje, mówię o swoim budynku, jest fatalny, mimo że jest nowy i trzeba, by my to robimy już z własnych środków. Gmina do tego złotówki nie dokłada i nigdy nie dokładała do tego roku. Jeszcze raz założamy. Pan wójt, wniosek, czyli jeśli nie zostanie przedłużona umowa tego najmu. No, ale to pani dyrektor decyduje. Tak, to co, bo teraz to wniosek jest tego, że tej pani się, pani nauczyciel, że tej pani lokalu się to należy. Nie, no nie. Ten lokal tam. No ale panie radny, no pan rozmawiał pan z panią dyrektor, bo myślę, że tutaj jest podstawowa wasza. Ja nie wiem na jakiej podstawie, przypuszczam, kiedy to było, że została wprowadzona lokal, wyprowadzał się jeden i ten lokal był jako mieszkanie. Ale mówicie, może to miało być chwilowe, bo na musicie jest taki. Ale panie radny, ja nie potrafię panu teraz na to pytania odpowiedzieć. Odpowiedź będzie na następnej sesji w tej sprawie. Czy jeszcze dzisiaj? Nie. To pytanie jest jedna, przepraszam państwa, jedna rzecz. Mamy nauczyciela, pracownika oświaty, 35-letnim stażem pracy na rzecz tego szkolnictwa i rozwoju tego szkolnictwa. Mamy pracownika zasłużonego. A ja mam wywiązującego się
wywiązującego się ze wszystkich zobowiązań. Nie mamy lokalu zastępczego. Co Państwo sugerują? Panie wójcie, ja to myślę, że gdy były problemy rodzinne czy jakieś tam, to może ktoś zezwolił tej pani na jakiś czas, żeby sobie poszukała lokalu mieszkania. Ale to o tym ja nie mam się nie mówiła. A teraz, proszę pana, do czego dochodzi? Jeszcze w tej sprawie, za które było. No. Myślę, że jestem ja robił tym przyczynkiem. Pani dyrektor Wojciechowska prosi nas przed wakacjami o pieniążki na przebudowę sali, bo jej się dzieci nie pomieszczą. Tak? Ileśmy wydali? 11 czy 16 tysięcy. Tak pani poprosił? A tu mamy salę, czyli tak, dokładamy 16, żeby powiększyć salę, żeby się dzieci pomieściły, a tu jest wolne pokoje, pomieszczenia są zajęte. Ja już nic z tego nie rozumiem. Proszę Państwa, powstał... Bo w takim razie biedny też szatę może. Powstał pewien problem. Ja proponuję, żeby wójczy tam przy pomocy swoich służb przeanalizował to zagadnienie i na następnej sesji będziemy w porządku, ale jeszcze jedna rzecz. Powiem Pan. Ja nie wiem jak do końca, jak to już wyglądało, bo czy tam znowu nie trzeba przeróbki z jakiejś zrobić, bo ja tak kojarzę mniej więcej, w którym miejscu to jest słowa. To nie jest de facto już taki lokal jako sala, przynajmniej ja tak, jak na ile ja to kojarzę, tylko był to lokal przeznaczony dla pracowników. Jego się nigdy nie sprzeda, bo jest on częścią szkoły i nie może być ten lokal po prostu sprzedawany, czy ktokolwiek nie może wiedzieć, go nabyć. On w tej chwili jest zamieszkały. Czy on się znaczy na pewno jest potrzebny w szkole, jak każde pomieszczenie. Jak to jest z dostępem do tego lokalu, czyli czy można tam wejść z korytarza, czy nie trzeba chodzić przez jakieś kolejne pomieszczenie? Ja Państwu tego nie odpowiem. Nie wiem. I w tym momencie roztrząsanie tego na sesji, no po prostu wygrasza poza naszą wiedzę merytoryczną. Dlatego proponuję jeszcze raz, żeby już zakończyć ten punkt, a na następnej sesji jakaś bardziej wiążąca odpowiedź. Czy obydwie strony przychylają się do tego? Jeżeli tak, to następne. Zaraz ktoś tu podnosi rękę, chyba Rady Czarnecki. Jeszcze tak bliżutko w tym temacie mieszkańców Czernosin. Jest ta słynna mieszkanka od nas z osiedla numer 4, która jest na Rudzie. Co sesja słyszymy jakieś problemy w związku z tym. I tak, tutaj rozmawiamy o, nie wiem, czy to pani dyrektor była, czy nauczyciel. Tu się nie da, tam się da. Mam moje pytanie do pana wójta. Do pana wójta, na jakiej podstawie została przesiedlona ta mieszkanka z bloku numer 4 do Rudy? Jakie przepisy prawne wam na to pozwoliły i na jakiej podstawie i dlaczego? Też chciałbym, jak już będzie pan powiadomiony pytanie poprzednie, żeby to też na piśmie było, na następną sesję było przygotowane. Dziękuję. Czy pierwsze słyszę, że na poprzednie pytanie mam odpowiadać na piśmie? Ale wracając do odpowiedzi, na jakiej podstawie pani była i co jest podobnego, a co różni. Mówimy o jednym mieszkańcu, który wywiązuje się ze swoich zobowiązań i płaci za opłatę i o mieszkańcu, który zadłużał to mieszkanie. Mało tego, wprowadził zagrożenie dla wszystkich mieszkańców po rozbiciu obiektu. I skończyło się to interwencją straży i zdemolowaniem kompletnym tego mieszkania. Kompletnym. Po przeniesieniu, wskazaniu innego pomieszczenia, sytuacja się powtórzyła. I mamy lokal, który jest w zasobach gminy, jedyny lokal, w którym wskazaliśmy, gdzie nie ma możliwości tak do końca zniecenia tego pożaru. A pozostałe procedury dotyczące losów mieszkańca, to ja Państwa informowałem, że się toczą. Tylko że o tym się musi wypowiedzieć sąd. Wypowiedział się lekarz, bo pani była, znajdowała się też pod opieką lekarza ogólnie. I wie pan, i tutaj mamy całą procedurę. Prawo polskie jest właśnie do tego, żeśmy je przestrzegali i działali i próbowali rozwiązać problem. I my go rozwiązujemy. A po co?
Jeszcze raz Czarnecki, proszę. Z tego co wiem, panie wójcie, ale to możemy zaraz szybciutko wyjaśnić. Proszę poprosić jakąś panią o tych zaburzeń lokali, czy na tym lokalu było zaburzenie, czy nie. Bo z tego co ja wiem, to ta pani nie miała zaległości, ale to pani, tylko informacja o jakichś tam średnich kursach. Więc można to sprawdzić, to po pierwsze. Po drugie, czy pani w lokalu w Rudzie nie sprawia kłopotu, nie sprawia takiego, nie ma takiego zagrożenia, że ona tamten lokal też spali. Bo jak dla mnie, nic się nie zmienia. Cały czas jest w lokalu socjalne i cały czas jest groźba podpalenia. Ale proszę pana, jest jedna rzecz. Pani po raz dostała wskazany kolejny lokal, w którym w tej chwili mieszka. To, że ona sprawia trudności, to jest właśnie ta podstawa, o której mówię. Dalszego działania. Tylko działania zgodnie z prawem. Dokładnie, dlatego ja pytam na podstawie jakich przepisów lokatora, który... Ja zaraz powiem do czego dążę w całości. Jest lokator, bo nie ma zadłużenia, a jak ma, to ma jakieś tam niewielkie zadłużenie i nie jest ubezwłasnowolniony, przenosicie do innego lokalu, do drugiego, do trzeciego. Pytam się na jakiej podstawie. A tutaj, wracając do tego tematu ze szkoły, tu nie można, tu można. Dlatego pytam o podstawy prawne, na jakiej podstawie. To po pierwsze. Po drugie, ta mieszkanka sprawia też mieszkańcom Rudy problemy, tak? Więc to jest tylko takie przerzucanie problemu od nas do was. I teraz na osiedlu jest spokojnie, nie ma zagrożenia i mieszkańcy bloku numer 4 czują się pewnie i okej, bo tak powinno być, bo każdy mieszkaniec powinien czuć się bezpiecznie, no ale teraz jest problem na Rudzie. Więc to nie jest pozbycie się problemu, tylko przesunięcie. Dlatego to działanie, które wy wykonaliście jako władze gminy, no nijak ma się z rzeczywistością. Problem cały czas jest. Tylko wydaje mi się, a już powiem do czego dążyłem, od początku naszej kadencji zgłaszałem problem, że jest zadłużenie na osiedlu, znaczy ja zgłaszałem, to wy mówiliście, że jest 1,5 miliona zadłużenia. Rozmawialiśmy, były pomysły na komisji, na sesjach, żeby tych ludzi zadłużonych, którzy mieszkają na dwóch pokojach, przerzucać do kawalerii, nie wyrzucać z mieszkań, tylko zamieniać ich na mniejsze mieszkania, żeby to zadłużenie było mniejsze, żeby mniej wzrastało. I tu się przez 3 lata się nic nie da zrobić, a tu nagle z jedną panią, która nie umie się chyba bronić, jest przekombinowane, jest przesuwane. Dlaczego w jednym przypadku się da, w drugim przypadku się nie da? I podstawy prawne do tego. Dziękuję. Jeszcze raz powtórzę. Proszę pana, lokal, który zajmowała pani, nie nadawał się zupełnie do przebywania kogokolwiek. Zapraszam, on jest delikatnie przemalowany, ale ślady jest jego są dalej. Pani, która lokal, który jest zupełnie łącznie z brakiem podłogi. Lokal, który od lat, dziesiątek lat nie był malowany, ściany były czarne, nie było można poznać koloru. Dodatkowo zadymione, bo zniecony w nim został ogień. I pan mówi, że tą mieszkankę mieliśmy zostawić w tym pomieszczeniu. Nie zgadza się. Ale jak pan pomógł? Przerzucając do następnego lokalu. Proszę pana, a w jaki inny sposób ja mogę pomóc? Pani nie jest ubezwłasnowolniona. Pani dalej ma... To jeżeli nie jest ubezwłasnowolniona, czy ona jest zalegowana, czy się mogę. Proszę, dobrze, ale ta dyskusja taka, a co pan robi? No właśnie, wskazałem lokal, gdzie pani na dzień dzisiejszy przetrzyma i są panie radny, i są panie radny podejmowane dalsze kroki. A to, że prawo polskie no, zobowiązuje prawo co do osoby, jest to, no, jednostka jest wartością samą w sobie. I pod szczególną ochroną konstytucji, to my musimy działać zgodnie z prawem. I my musimy doprowadzić wszystkie kroki takie, jakie być powinny i z panią ewentualnie albo, że ona tam mieszka i wypełnia swoje obowiązki, albo ewentualnie, no właśnie wskazać właśnie najwłaściwsze miejsce. Ale to są zupełnie dwie inne sytuacje. Co do zamiany mieszkań, szanowni państwo,
Tak, tylko proszę zerknąć na jeszcze jedną rzecz. Przez lata narastał dług, długi na mieszkaniach są przeogromne i przy tej zamianie kto będzie pokrywał nawet tą różnicę? Kolejna rzecz. Bo można wskazać i ewentualnie wskazać inne miejsce, bo i przy za sprawą komornika ewentualnie trzeba wskazać inne miejsce, inne mieszkanie temu, którego nie mamy. Zadłużenie? Ja nie wiem, czy to jest informacja publiczna. Aha. Jest bardzo duże zadłużenie. No, dziesiątki tysięcy złotych. To jest jedyny rozmiar tam się plus? Nie, myślę, że jeden pokój... Pana, jak będą kolejne lokale, to będą kolejne... Będą kolejne budowane. Natomiast tu proszę Państwa, to względy czysto humanitarne decydowały o tym, że Pani musiała opuścić ten lokal. I to jest najważniejsze. Jeszcze raz na Czarnecki, proszę. Adwokat, wydaje mi się, że w dużo gorszych warunkach, nawet widziałem zdjęcia takich mieszkań, mieszkańcy naszej gminy mieszkają w dużo gorszych warunkach niż to, co było w mieszkaniu w bloku numer 4. I tam jakoś ta nasza pomoc gminna nie dociera, nie kombinujemy z mieszkaniami. Jeszcze raz zapytam i chciałbym uzyskać w formie wniosku ustnego dostępnie do informacji publicznej, na jakiej podstawie prawnej to Państwo zrobili. Bo od 3 lat słyszę, że się nie da zmienić z dwupokojowego na pokojowy, zadłużenie horrendalne. Ten mieszkaniec, o którym mówili, nigdy w życiu nie płacił czynszu. Siedzi na 2 pokojach. I to ludzi, mieszkańców naszego osiedla boli. I tu nic nie zrobiliście, a tutaj nagle Panią przerzucacie i tu się da, tam się nie da. Podstawy prawne, Panie Wójcie. I proszę o odpowiedź w formie pisemnej. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to proszę zorganizować kolejne porozmawianie. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado. Ja mam od mieszkańców tutaj problem taki, bo tutaj jak droga była, jest w ciągu budowana na Polany, te samochody na tą budowę jeździły tutaj drogą od Wierzbicy w stronę Kolonii Pomorza. I ten asfalt jest w tej chwili tak tam zniszczony. No i kto będzie jeszcze naprawy robił, bo po prostu no, tak jak miejscowość z Funduszu Słowackiego nie będzie w stanie nic zrobić z tym. A gdy po prostu przyjdzie zima, ona jest w tej chwili tak spękana, ta droga tam na tym odcinku, że przyjdzie zima i później to się wszystko rozleci. No. Po prostu mieszkańcy do mnie się zgłaszają, no i chciałem tutaj przekazać po prostu problem, żeby to zainterweniować. Możemy precyzować, o który odcinek chodzi, czy chodzi o drogę, czy o drogę gminną. Nie, to jest droga gminna, tutaj od Wierzbicy, od ulicy Partyzantów, wzdłuż Kolonii Pomorzanej, do Krzyżówki po prostu, no bo tam już dalej nie jeździło, ale do Krzyżówki to jest no, zniszczona strasznie, ale już nie wspomnę o drodze powiatowej tam w stronę po prostu Kolonii Zalesik. Tam już są takie domy wybite, bo te samochody jak się mijają tak z ładunkiem po 50 ton, to po prostu tam w niektórych miejscach to jest takie zadołowanie, że tylko, że tam też jest droga powiatowa. Dodam, że odnośnie drogi powiatowej, to ja rozmawiałem z panią dyrektor Chojnacką w tej sprawie, powiedziałem, że sprawa będzie załatwiona. Ja właśnie tutaj, a jeżeli chodzi o gminną, no to pan wójt. Tutaj to jest droga gminna i po prostu problem zostanie, to nie da się tam rzeczy się posypie, później ruszy ten. Panie Radny, tam już się to skończyło, więc pojedzie pracownik i ten asfalt zobaczymy na jaki stopniu jest to tam zniszczony i ewentualnie czy można coś z tym zrobić i co to zrobić. Proszę bardzo. Panie Radny, Panie Radny, proszę. Ja mam pytanie do pana wójta, do państwa radnych, właśnie odnośnie tej naszej drogi spokojnej. Ludzie na wjazd na pole, za wjazd muszą płacić 4000 zł. Czy to jest normalne? A
Ale to znaczy, czy jest przy drodze po zgodzie powiatowej? Przy drodze. Kiedyś były rowy, nie było ludzi, sobie zjeżdżali na pole, zjeżdżali bez problemów. Teraz porobiły rowy wykopane. Droga jest na jedną stronę wyprofilowana, na drugą stronę jest dosłownie w niektórych miejscach metra, może więcej, że w życiu nie zjedzie teraz. I za kawałek rury, no i tam jakiś posypie ziemi, każe płacić ponad 3000 zł. I uzgadniać sobie prywatnie z wykonawcą to. My jako gmina jakieś pieniądze na to dajemy, żeby płacić pieniądze jeszcze? To jest wprost niemożliwe. Panie sołtysie, mówimy, żeby doprecyzować. Mówimy o, jeżeli jak wjeżdżamy z Wierzbicy, jedziemy w kierunku, mówimy po lewej stronie, są te wysokie, jest ta droga lekko zjeżdża zawyżona, tak. I tam ewentualnie te zjazdy, i tamten ten zjazd ma po tej lewej stronie kosztować 4000. Po drugiej to jest rów. Czy tutaj, czy, bo tutaj z tego co wiem, to tam gdzie te zajeżdżone i tam mieszkańcy czy byli, czy jest to jeden konkretny przypadek, kogo to dotyczy na przykład? U mnie zgłaszam na przykład... Ja nie mówię o nazwisko w tej chwili, bo nie musi to padać. To jest kilka przypadków. Czy jest konkretny przynazwisko, konkretna przypadek? Jest kilka przypadków. Bo ja, bo i była też pani u mnie i na mapce sobie spoglądaliśmy i rzeczywiście tam ma w tą, po tej prawej stronie utrudniony zjazd, tylko tam są też działki szerokości 4-5 metrów sąsiadujące ze sobą. Przypuszczam, nie wiem, to ja nie chciałbym tutaj wcale projektanta, ale też przyjechała do powiatu. Bo 4-metrowa, 5-metrowa działka i 3 działki obok siebie to właściwie jeden szeroki zjazd należy. Ja nie wiem, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe na tym i dlatego pytając o te 4000 zł o konkretny przypadek, bo jeżeli to dotyczy wszystkich, to jest granda. Jeżeli to dotyczy jednej osoby, to teraz zastanówmy się ewentualnie dlaczego i wyjaśnijmy to dlaczego. Bo jeżeli to jest czterometrów, panie radny, ja cały czas powtarzam, projektant, który i on ma jest, bo... Ja w każdym razie z tego, na ile moja świadomość i co ja wiem, to tam, gdzie są zajeżdżone te zjazdy przy projektowaniu drogi, to są zaprojektowane te zjazdy, czyli ktoś wjeżdża na pole i tam ma ten zjazd zrobiony. Panie wójcie, właśnie pani dyrektor się tym sugerowała też tak, bo ja z nią mówiłem, ona tłumaczy, że jak będzie jak projektant projektował drogę, jak było zajeżdżone, to on zaprojektował. Ale na pole tu się wjeżdża kilka razy w roku. Wie pan, to się odjazd niestety, ale on się nie zajeździ, na podwórku to się zajeździ. I ona sugeruje tym, że nie było zajeżdżone, projektant nie zaprojektował. No i to jest wina, bo nie zgłosiła. Pan, napisać możemy to pismo od siebie i tylko konkretne przypadki, konkretną działkę. Wie pan, no, da, panie radny, napisać i wystąpić w imieniu mieszkańców. Tak. Tylko konkretny przypadek. No nie ma sprawy, konkretny przypadek. Uważam, że radny Małecki, ale radny Grabski chyba w tej samej sprawie, więc może pierwszy radny Grabski nie zabierze głos. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni. Proszę o ciszę. Szanowni radni, Państwo sołtysi. Tu Pan sołtys poruszył bardzo ważną sprawę, która i do mnie docierała już od kilku mieszkańców. Z tym, że tu błąd był od samego początku, jak żeśmy się spotkali, jak była wizyta tutaj pana starosty, pani kierownik dróg powiatowych, tu radni wspominali o odcinku, tym ja nawet zapytałem, czy w ogóle była na tym swoim odcinku. Mamy od początku sprawa chodnika, bałagan. Teraz weszła sprawa wjazdu. Żądają od, tutaj co pan sołtys powiedział, od mieszkańców, od właścicieli działek, gdzie są działki
nie jestem na 100% pewny, ale prawdopodobnie każda z działek ma 100 metrów, czy tam tą odległość działki, status działki budowlanej i obowiązkiem Zarządu Dróg Powiatowych było, tak jak to się robi w całym kraju, ewenement jest na skalę kraju nasza droga powiatowa w kierunku pola. Niezrobione wjazdy są tylko zrobione tam, co oni tłumaczą, że gdzieś ktoś ma już wjazd zaznaczony. Nie ma tego tłumaczenia. Jest numer działki, gdzie jest właściciel działki, gdzie jest płatnik podatku. I obowiązkiem było zaprojektować na każdą jedną działkę. Państwo przejedźcie obojętnie gdzie, poszczególne gminy. Tak to wygląda. Natomiast tutaj, i ja nie mam pretensji do pana wójta, bo są pretensje do pana wójta, przede wszystkim do sołtysów, do radnych, do wszystkich, tylko nie załatwiło się tego tematu na początku, gdzie był projekt robiony. Ale za projekt my żeśmy płacili. I my żeśmy zapłacili. I teraz tutaj, co pan radny powiedział, to jest prawdą. Nie będę nazwiskami operował, ale już była zapłacona za dwa, zapłacone były pieniążki, nie wiem komu, ja tu nie chcę się wypowiadać na ten temat, nie wiem komu, czy do kasy gminy, czy do kasy dróg powiatowych, gdzieś były płacone pieniążki za wykonanie maleńkiego 4-metrowego wjazdu z drogi już asfaltowej i wyłożone, wysypane tym tłuczniem. I temat tak jest załatwiany. I tutaj tą sprawę pan sołtys poruszył, bo to się dzieje w naszej gminie. Nie wiem, jak z tego wybrniemy, no bo mieszkańcy, ci, co mają wjazdy na pola, fakt, że wjeżdża tam dwa razy, trzy razy do roku, ale powinien tam się znajdować wjazd na działkę o numerze takim i takim. Dziękuję państwu bardzo. Nie wiem, jak brniemy, ale uważam, że wszyscy jesteśmy temu nie tylko pan wójt, ale ja się też czuję w tym winny, żeśmy tej sprawy nie dopatrzyli. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, ja chciałem powiedzieć, że kolega radny już prawie wyjaśnił sprawę. To było źle zaprojektowane. Ja mam działkę szeroką, przeszło 30 metrów na ulicy Leśnej i tutaj jak kolega sołtys mówi, że są wąskie działki. Nie można to było zrobić tak, jak to było zrobione na Leśnej, że na przykład ja mam działkę szeroką 30 metrów, a druga działka koło mnie jest tam 12 metrów. I mamy wspólny wjazd. Ja mam 3 metry i on ma 3 metry. Na jedne działkę wjeżdżamy jednym tym wjazdem, nie? No i tutaj też jakby tak było już, żeby nie na każdą działkę, tylko pośrodkować to, każdy by był zadowolony. Nie mówię. Jeszcze raz w tej samej sprawie. Panie przewodniczący, jeszcze mi umknęła jedna uwaga. Nawet, nie wiem, czy to do pana sołtysa też dotarło, nawet panowie pracownicy, którzy wykonują ten odcinek drogi, no stwierdzają, że tak, takiego wykonania bez tych wjazdów, to oni się w ogóle wykonują setki kilometrów dróg, nie spotkali się, żeby tak wykonać, tak zrobić, jak tutaj ten odcinek. A jeszcze, co powiesz, proszę jeszcze co? Ludzie płacą do każdego straszą, bo ktoś powiedział, że sam sobie to wykonał ten wjazd. To pani dyrektor dostraszy tym, że będzie jakaś inspekcja, to jeszcze większe koszty będzie miał, bo jeszcze bardziej ochrony. Bo przykładowo taką rolę to był 5-6 metrów, czyli 500 zł. To by kosztowało 1000 zł wjazd. Ale nie może zrobić samemu, tylko musi. To wszystko idzie do prywatnej kieszeni, do wykonawcy, ani żadnego, że może do starostwa czy coś. Do wykonawcy, to jest chore. Czy pan chciałby się jeszcze do tego problemu stosunkować, czy już nie ma co? Oprócz tego, co powiedziałem, że wystąpimy do starostwa z Pispem, może, że są, że w jednej działki,
radnymi, aby starostwo się ustosunkowało i myślę, że oni mają największy przepływ informacji i ewentualnie tam ludzie zgłaszali się do nich, więc będą mieli już to wyrobione zdanie i przedstawią to zdanie tutaj Wysokiej Rady. Pani Sądy chce zabrać teraz głos, proszę. Ja chciałam zapytać pana, jaka jest sytuacja z realizacją zadań z Funduszu Sołeckiego, ponieważ w mojej wsi jedno z zadań na dzień dzisiejszy nie zostało wykonane. I co dalej w tej sytuacji? Które zadanie? To miał być przystanek autobusowy, ten przystanek był wybierany, był prawdopodobnie zamówiony, ale nadal nie jest zrealizowany. Zostały parki, co dalej? Tabliczki już. Tabliczki już są zrobione. Co z przystankiem autobusowym, nie wiem, za chwileczkę pana Sikorskiego powiem. Ale co dalej, jeżeli to zadanie nie zostanie zrealizowane w tym roku, czy też ono następne? Pana Sikorskiego poproszę. A to mi pani z magistrami podpowiada, że fizycznie te przystanki już są, jest kwestia ich zamontowania. Także te dwa zadania pani Sołtys są wykonane. To jest pan najważniejsze, że nie przepadły te pieniążki. Ja myślę, że to jest najistotniejsze. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać? Proszę bardzo. Proszę państwa, ja tu zauważyłem taką zasadę. Gdzie wchodzimy w kooperację z kimś, to gdzie na tym wychodzimy? Przytyk. Mówiłem panu Wójtowi, że może sami byśmy zadbali o swoje sprawy. Nie, przytyk to prowadził, robił, wie najlepiej, będzie dobrze. I jeszcze partnerstwo dostaniemy punkty. Wyszło źle. Powiat dodajemy do dróg. Źle. Teraz Kowala nam śmietniki zrobi. No może nam zrobi, naprawdę. Ale ja się obawiam już po tym wszystkim, co słyszę na sesjach, to widzę, tam gdzie jest współpraca, albo są złe porozumienia z naszej strony podpisane, bo powiatowi nie zależy, żeby dużo gazów zrobić. Mało, dużo pieniędzy zostanie, a Wierzbica dużo dołoży. No taka jest prawda. Ja się boję następnego tego porozumienia, bo co to z tego wyjdzie? No przepraszam, taka moja dywagacja, że tam gdzie są porozumienia, gdzie współpracujemy, źle na tym chodzimy. Dziękuję. To znaczy, ja się tutaj zupełnie nie zgodzę z panem radnym. Jeżeli pan mówi, że przy inwestycji 4-milionowej, że 5 tysięcy złotych, że to była jakieś wielkie koszty, które obniżą i wpłyną na wartość tej inwestycji, to ja się z tym nie zgadzam. Natomiast nie pan, ale proszę pana, ja mówię o jednym zjeździe, czy dwóch zjazdach, 10 tysięcy, czy 4 milionach. Przy 4 milionach. To wie pan, to ja się zupełnie z tym nie zgadzam. Bo jechałem teraz tą drogą, jechałem póki co i jeszcze trwają tam prace. Ale na pewno będzie to zupełnie już inaczej to wyglądało i zupełnie inaczej będzie się podróżowało i nam, i ludziom przejezdnym, żeby po prostu mówić, że my źle wychodzimy na tej współpracy. Nikt Kowala nam nie wybuduje śmietników. Nie wybuduje nam, tylko my mamy z różnych powodów, o których będę mówił, jesteśmy ewentualnie zaproszeni z nimi do współpracy, że możemy wspólnie wystąpić o te pieniądze i to jest jedyna możliwość pozyskać dofinansowanie. Także ja nie wiem, dlaczego pan mówi, że we współpracy to śmieszne. Pana to zdanie, ale mam zupełnie inne zdanie. Ale wróćmy do Funduszu Sołeckiego, bo jest pani inspektor. Fundusz Sołecki na jakim etapie? Bo dzisiaj co prawda o Błędowie pani Sołtys spytała, ale w innych Sołeckach Błędowie przystanek i te tablice informacyjne. One fizycznie są? Ja rozmawiałem z panią Sołty, że tablice są zrobione. Są to same z przystankami. Przystankami były zamówione 14 września dokładnie. Wczoraj otrzymałem informację, że przystanki zostaną przywiezione jutro. Faktura już przyszła, także ja myślę, że albo jutro zamontujemy, albo jeśli nie, to zaraz po świętach. No tyle na to. Ale będzie w tym roku zapłacone na to. Bo faktura już jest. Czy jeszcze w sprawie funduszy sołeckich ktoś chciałby... A to pan Wójt teraz poradzi? To
znaczy nie, przepraszam, chciałem pana inspektora. Panie przewodniczący, przepraszam. Zostawimy sobie na testy. Gracki jeszcze. Ja jeszcze, panie przewodniczący, panie wójcie, skorzystam z obecności pana inspektora Sikorskiego. Ja pana wójta zapytałem na poprzedniej komisji, że prowadzimy budowę drogi powiatowej, bataliony chłopskie, Głowackiego, tutaj centrum, rynek. I zapytałem pana wójta, kto z ramienia gminy jest odpowiedzialny, no są zapytania, są jakieś problemy, są, no skoro jest na naszym terenie tyle odcinków budowy, tego pan wójt mi w pierwszym momencie nie odpowiedział, pierwszym razem, drugim razem mi pan wójt odpowiedział, że odpowiada za te sprawy pan Ankurowski. No przypadkowo spotkałem pana Ankurowskiego, no pana Ankurowskiego dzielił i tymi sprawami się zajmuje się tutaj pan inspektor Sikorski od tego. Proszę mi w tej chwili powiedzieć, kto konkretnie odpowiada z ramienia urzędu gminy, bo wiadomo, że sołtysi, my jako społecznicy, ludzie się zwracają, no staramy się odpowiadać na te tematy, które jesteśmy zorientowani. Ale proszę mi w tej chwili powiedzieć, kto jest odpowiedzialny, bo ludzie mają problemy i nie wiedzą się do kogo zwrócić. Dziękuję. No proszę bardzo, ja trochę to inaczej określił. Nieodpowiedzialny, bo odpowiedzialność to nie bierze na siebie gmina, tylko Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. My możemy tylko i wyłącznie współpracować w zakresie inwestorem w zakresie przebudowy tego. Przepraszam, może to, żeby te inwestycje były szły sprawniej, żeby to było dobrze robione, to dwie rzeczy dlatego. Od strony drogi powiatowej, pan Antonowski tam ma dobry kontakt i co wykorzystywaliśmy jego dobre kontakty z firmą, która realizuje i między innymi była nieodpłatnie przekazy pana Równiarka, był walec na ulicy Górnej, więc to jest w tym zakresie, w takim małym zakresie. Natomiast pan Henry, ponieważ dobrze współpracuje z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich i no może trochę gorzej się współpraca z wykonawcą naszej drogi gminnej, ale są to jego zakresie, bo tu z kolei ma projekt, jest projektant, z którym mają dobrze i tutaj się angażuje. I ja tak to podzieliłem, panie radny. Na dwa takie etapy, na dwie takie cząstki. Droga gminna i wojewódzka i powiatowa. I tu to wszystko. Mimo iż w zakresie tam nie ma, ale ze względu na to, tą drogę powiatową, ze względu na dobre kontakty z wykonawcą na tej drodze. Dziękuję. Radny Kaluga. Ja dziękuję bardzo za wyrozumiałość oczywiście, bo tu rozmawiamy też o inwestycjach naprawdę poważnych i faktycznie, które mają miejsce i to powinno być wykonane jak najbardziej sensem i rozsądnie. No ja podziękuję za mniejsze inwestycje nasze i za szybkie działanie, panie wójcie, jeżeli chodzi o to pokrycie naszej świetlicy wiejskiej, ponieważ naprawdę to poszło tak no, w tempie błyskawicznym, że tak powiem i tutaj serdecznie dziękuję. Uważam, że finał będzie w niedługim czasie, oczywiście wiosną przyszłego roku. No i tam mniejsze inwestycje, które takie były wykonane. Nie będę wspominał, bo tam na przykład między innymi o lampę, która już wisi dawno i takie jak znaki załóżmy miejscowości i tak dalej. No tutaj pan inspektor oczywiście wykonał i zamówił. To jest po prostu już pomontowane, oczywiście zamontowane miejscowości. To jest dobra taka sytuacja, że tak powiem. To oznakowanie między innymi za pogotowie ratunkowego, czy policji, czy mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radny Ożarek. Panie wójcie, ja nawiązuję temat do dróg gminnych. Dwa lata, około dwóch lat temu, została wykonana droga Nowa Rzewieśnia w sołectwie Pana Kolonia. Zwracana była już kilka razy uwaga, że gwarancja wystąpiły jakieś uszkodzenia, pęknięcia. Podobna sytuacja jest w ogóle. Co dalej w ramach tej gwarancji? Bo teraz dobiega trzeci, w przyszłym roku będzie trzeci rok i czy po prostu to będzie musiało. Na dwa lata jest gwarancja. To tym bardziej. Nie ma takiej drogi, która by miała dwa lata.
gwarancja to jest 5 albo maksymalnie 3. To ja wierzę, że to są lata, czy którakolwiek robią. No jeszcze nas pan poinformował. To mamy jeszcze czas. A najprawdopodobniej to ma pieniądze. Wszystkie drogi, które robimy, to są 5-letnią gwarancją. Ale to znaczy, dobra, się to martwi. Szybko miary zostało o gwarancji. Dziękuję. Radna Włoskowicz, proszę. Mógłbym jeszcze dwa słowa zanim radna zabierze, proszę jeszcze o uzupełnienie wypowiedzi. I teraz tak, są zrobione już tablice, wpisane też do funduszy sołeckich, Rzeczkowa, do Zaleśki i... A, Wydowa. Ta, która da nam, żeśmy tak pomysły, jest uzupełniona. Są te tablice, one też są zapłacone, także no nie wiem, albo my będziemy montować, panie wójcie, nie wiem, po tym, po nowym roku już. Jak się ludzie nasi, to będą mieć jakieś wolne terminy czy tam czasy. Jest teraz z panią Zalesić ta tablica ogłoszeń. Tak. Dzisiaj będzie faktura na tą tablicę, mówi, że do jutra to zrobi. Dobrze, tak? Ja byłam na miejscu, rozmawialiśmy także. No, na dzisiaj tu przyjemność, bo... Uważam, że ten wad jest na wiele wiary, bo myślę, że... Myślę, że tak, no bo na nowo osoba tego. Osobiście była w razie. Co tu jeszcze takiego było? Tak, że już było ostatnie. No i te przystanki, no w zasadzie przystanki jutro powinny być. Dziękuję. Te rzeczy, które są rzeczywiście zrobione, na przykład z Polana, Polonia z Polany, przebudowa drogi. Znaczy nie przebudowa drogi, utwardzenie tej drogi, gdzieś tam one są przełożone, jest chyba na 6 rok, tam nie było możliwości już nawet dojechania do tej drogi. A tam może na rano tam wyjaśnię przyjeść, bo proszę was z przyszłami. Ja mówię tylko o funduszach sołeckich. Teraz tak, a jest dzisiaj, znowu zobaczę do pana Jurka, jest już dokumentacja na warianty na drogę, tak jak państwo powiedzieli dzisiaj rano, że mógł być czynił swoje, to zapraszam. No to tyle. Dziękuję radna Agnieszka, proszę. Panie Sienkowski, ja chciałam się zapytać, kiedy my możemy liczyć na to, nie wiem, do pierwszego kwartału, że pan się zajmie po prostu i zleci po prostu w ramach reklamacji tą drogę również w Budzie Wielkiej, bo pan był tam na miejscu, pan zna tak, celowo tego przedłużamy, żeby to nie w zimę dorobić, dalej gdyby przyszło cokolwiek, do niego to nie ma. Ale w pierwszym kwartale myślę, się że tak. Pierwszy, drugi kwartał powinno to być. Dobrze. Drugi jest lepszy, bo jest wtedy cieplej, bo pierwszy kwartał jeszcze mogą być mrozy. To tyle w tym. Jeszcze raz na pożar, proszę. Ma pan rację, teraz z Janą Sługową z Wysokopolan. Może się wydać, może takie śmieszne jest. Całkiem inne warunki, wiadomo, że poprawiły się warunki jazdy, ale... Nie wyglądało się, powtarzam, ale czy widział pan ten krawędź, wyszedł na samym rogu tego mieszkania, u państwa Rutkowskich? Miał w pokoju. Nie wiem, czy coś było, czy coś będzie zrobione w tej sytuacji, czy to już jest nie wiem, temat zamknięty. Wie pan, już kilka razy się przyznał. Mówi pan przyniosę powiatowe. Powiatowy, wiesz, zapomnę. Na drugim zakręcie. Na drugim zakręcie przy tym, no wie pan, no... Ja naprawdę co tam czuję, że za te inwestycje nie odpowiadam. Naprawdę, jeżeli coś jest niezgodnie ze sztuką, no to można bez tego sposób przypisać. No to widzisz. Ja znowu się nasuwał problem lokalnych zastępczych, czyli socjalnych, bo oczywiście. Pana, ale z tego co ja wiem i tutaj pan przewodniczący tego się trzyma, tam nie ma właściciela, tam mieszkają ludzie, którzy nie mają prawa własności do tego lokalu. Więc nawet gdybym miał te lokale zastępcze i nawet gdybym mógł chcieć, to po prostu na jakiej podstawie nawet nie miałbym prawa do tego gruntu, który bym nabył. Znaczy ja dążę do tego, żeby ten temat nie umarł śmierci na twarzy. No to nie jest to ja dwa zdania w tej sprawie monitoruję to zagadnienie. Wie pan, już jest procedura przebiega, powiedziałbym, dość sprawnie. Już była wyznaczona pierwsza rozprawa w tym zakresie. Ja z panią rozmawiam na bieżąco, jest na dobrej drodze, żeby się uwłaszczyć i wtedy dopiero będzie można dyskutować. Co jak na nasze warunki sądownictwa, to przebiega dość sprawnie.
ale sprawnie tutaj nie są lata, żeby było jasne. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać? Jeszcze Radny Czarnecki. Ja chciałbym się wrócić do tego tematu, bo tak bije się z myślami do tego tematu tych wjazdów, tych ludzi, którzy płacą po te 4000 wykonawców. Pytanie pierwsze, czy wykonawca ma projekt na te wjazdy, czy on to bierze za to pieniądze i czy te wjazdy są w projekcie, czy to jest nielegalna, samowola, nielegalna, czy o co tu chodzi? Bo generalnie jest tak, jeżeli czegoś nie ma w inwestycji, to tego są roboty, dodatkowe roboty zamienne, żeby takie coś prowadzić. Jeżeli wykonawca robi ten zjazd, to ja rozumiem, że na podstawie jakiegoś projektu. Jeżeli są projekty na to, to dlaczego to nie było wykonane od razu? Trzeba by trochę logiki wprowadzić, albo prokuratora może. Bo przecież to jest... Tam się nic nie śmieje. A to są mieszkańcy nasi, to też są mieszkańcy i powiatu, tylko że powiat się wypina z tego wynika na to wszystko. No jak może wykonawca wziąć za robotę, znaczy może wziąć, bo ją wykonać, to na podstawie czego ją wykonuje? Czyli jest to w projekcie, czy nie? Ci ludzie zapłacą 4 tysiące, za rok przyjdzie komisja i stwierdzi, że to jest nielegalne, proszę do rozlewu. O co tu chodzi? Dziękuję. Są takie przykłady, dużo mówiono na tym, że w ogóle nie ma tego wjazdu, bo go nie zna po prostu i innej możliwości nie ma wjechać do wydziału. Abstrahując, bo prawo, wydaje mi się, że prawo w Polsce działa wszędzie tak samo. Nie wiem, czy korzystacie z wyjazdu, z S7 od strony Skarżyska, jak się jedzie, żeby dojechać do Wierzbicy. Na pierwszym wjeździe przy Łowcu na Południowym zjeżdżamy w stronę Ronda, bo chyba tam jest najbliżej. I jadąc wzdłuż drogi, ja nie wiem, czy to jest powiatowa, czy to jest miejska w tym momencie, wzdłuż drogi S7 dosłownie jest przejazd, wjazd na pole, przerwa pół metra i wjazd na pole, bo ktoś z rodziny kiedyś sobie podzielił, nie wiem, może miał 7 dzieci i podzielił po 5 metrów i do każdej działki osobno wytyczonej w księgach wieczystych jest wjazd. Takie jest prawo, dlatego ja nie wiem, czym tu jest problem. Chyba, że zostanie miał podzielone po ukończeniu. To jest dosłownie, działka wychodzi, że jest w szerokości 5 metrów, wjazd jest 3 metry i są bardzo mądkie przerwy. Tam się da zrobić, a tu się u nas w gminie nie da. No, cuda po prostu. Czy jeszcze coś pan wyjścia oprócz pani inspektor? Proszę pani inspektor. Na temat tych wjazdów, jeśli mogę dwa słowa, nie wiem jaka jest sytuacja, jak powiecie, ale kiedyś tutaj słusznie pan grafik, była taka tendencja, że się robiło, tu gdzie był zjazd zalegalizowany, czyli on był zgodnie z dokumentacją, był naniesiony na mapach geodezyjnych, te zjazdy zostawały i te zjazdy czy w trakcie wykonywania remontu czy przebudowy drogi zostawały, to było w gestii inwestora. Natomiast jeśli tego zjazdu nie było jako tak zwane dzikie zjazdy, to były te zjazdy wszystkie kasowane. No dobrze, ale kto stwierdza, czy ten zjazd był, czy nie? Bo jeżeli jest na mapie, jeżeli jest zarejestrowany, na mapie geodezyjnej on jest zarejestrowany, to wtedy zjazd, że on jest legalny, on jest. I te zjazdy były odtwarzane. Natomiast te zjazdy, których nie było na tych mapach, czyli były tutaj zjazdy dzikie, które tam sam sobie ktoś tam szali się wziął gdzieś zrobić. I on jeden, nie było dokumentacji, na to nie było nigdzie ewidencji. I taką podejrzewam, że taką zasadę przyjął powiat. I jeżeli nie było tego zjazdu, oni po prostu go nie wykonywali. A teraz dali sobie możliwość zrobienia tego zjazdu. Przecież wiadomo, że wykonanie zjazdu zależy od właściciela działki. No niestety, tak to pani Czarniecki, tak prawo. No dokładnie tak, bo ja sam płaciłem dość pół roku załatwiania za projektu, dość 4000 za projekt, później za wykonanie zjazdu. Tylko moi kochani, mi, dlaczego znowu są mieszkańcy pokrzywdzeni przy inwestycji nowej drogi? Każda, według mnie, każda działka powinna mieć dostęp do drogi publicznej. Czy takiej czy dlatego próbuję panu to wyjaśnić, na czym to polegało. Aczkolwiek nie wiem, czy pan próbuje wyjaśnić, gdzie oni błąd popełnili. Ja się pytam, nie wiem, czy błąd popełnili. Ja jeszcze raz mówię, że była taka tendencja, kiedyś tak to projektowano, że te zjazdy, które, nie wiem, czy oni nie poszli tą drogą, które były na mapach, które były zarekomendowane, były legalne, po prostu one zostały. A te, których nie było, po prostu zlikwidowali i nie ma, no i teraz... No tak, ale to jest... No to jest tego działkę, które ty mamy? No według mnie, ja nie wiem. Ale sam to zrobić nie może,
Żeby zrobić sobie sam, panie radny, panie sołtysie, żeby zrobić sam to, co powiedział pan radny Czarnecki. Pół roku chodzenia, 4000 uroje i dopiero robota z mojego zjazdu. Natomiast odpowiadając panu Czarneckiemu jeszcze na to, jak to jest, czy to jest samowolka, a później każą rozebrać. Nie. Na przykładzie drogi, naszej drogi gminnej, Głowackiego Batalionu Chłopskich, gdzie następują poszerzenia wjazdu, to one będą już automatycznie są i poprawione na projekcie, tak, panie, przez podobną projekta, on ich w inwentaryzacji później one są zainteresowane i wszystko jest już zrobione po stronie inwestora. I tutaj mieszkańca nie interesuje nic oprócz dopłaty za to poszerzenie. 300 zł, czy 640 zł, czy 620 następny projekt. To jest po prostu zalegalizowanie tego wszystkiego, bo do tej pory nikt na to nie zwracał uwagi. W tej chwili spróbujcie do drogi wojewódzkiej się, na przykład o ulicy Piaskowej, pan jeden z mieszkańców, który chciał szybko budować drogi, nie się okazało, że to jest niemożliwe, żeby on się dołączył do drogi wojewódzkiej w ten sposób, że każda droga, tak jak na Siódemce między Radomiem a Szybowcem, z każdej chałupy do drogi krajowej dochodził wjazd. Nie ma takiej możliwości. Teraz jest to wszystko zalegalizowane i wszędzie muszą być. Projekt musi być i wszelkie uzgodnienia, one kosztują czasu, pieniędzy. Proszę się ewentualnie zrobienie, można to zrobić przed takim przebudową. Jeszcze jest inna sytuacja przy naszych drogach, bo na Batalionu Chłopskich na Głowackiego faktycznie tam były zaprojektowane wszystkie zjazdy, ale to były tak zwane zjazdy indywidualne, czterometrowe. Bo taki zjazd przysługuje niestety no, każdemu, kto tam przysługuje z drogą przy publiczu. Natomiast ci, co chcieli, co tu wójt mówi, chcieli mieć szersze te zjazdy, to niestety musieli sobie za nich zapłacić. Z tym, że my im umożliwiamy zrobienie tego bez dokumentacji, tylko po prostu będzie inwentaryzacja na koniec robiona całej budowy, będą mi te zmiany. Tak samo możemy i tam zrobić w ten sposób. Nie. Tam ja mówię, tam się wyjaśnia. Inwestorem jest powiat, trzeba wypowiedzieć i musi pytać, z czego oni wychodzili, jak założenie. Nie wiem. Pierwszy był radny Czarniecki. Z tego, co pan wójt mówi, to jest prawda. Bardzo się cieszę, że to jest, bo to pewnie tak będzie inwentaryzacją wykonawczą zalegalizowaną. Tylko pytanie brzmi na początku. Dlaczego to znowu mieszkańcy inwestycji gminnej, powiatowej płacimy raz podatki, płacimy te podatki na drogi i znowu teraz każdy mieszkaniec osobna jest obciążony. Czy nie można to w ramach inwestycji powiatowej jako robotę dodatkową uwzględnić i dołożyć? Bo to się wszystko o to rozbija. Jesteśmy my jako mieszkańcy nieszanowani po prostu przez władzę, taką czy inną. Bo to powinno być robotami dodatkowymi załatwione. Oni przejmują papierologię i to już jest bardzo dobre dla mieszkańca, bo to jest naprawdę chodzenia, odbijania się od drzwi. Ale czy nie można było tego zamknąć w robotach dodatkowych? Tym bardziej, że to nie jest błąd mieszkańców, bo to nie mieszkaniec powinien iść i walczyć o swoje, tylko urzędnik jest od tego, że jak widzi pole bez dojazdu, żeby to zrobić. I tu jest ten problem. O powiecie, o partyzantach. Tutaj na batalionów, jeśli chcą mieć szerzej i lepiej, to sobie dopłacają, bo okej, mogę to zrozumieć. Ale na powiatowej, no nie może być działka, nie może być pole bez dojazdu. Trzeba poprosić po prostu kogoś powiatowego zarządu, żeby nie wyjaśnić ten zarząd. Ale byli, co? To już jak mają wyjaśnić, to jest to drugie. Panie Przewodniczący. Pewnie w tej samej sprawie jeszcze radny Grabski. Jeszcze mam jedno pytanie. Ja wiem doskonale, skoro pan inspektor tak tłumaczy, bo pan wójt, tak jak my, żeśmy dopiero 3 lata, proszę mi powiedzieć, w którym roku był projekt zrobiony na drogę powiatową? Pan pracuje. Proszę pana, pan pracuje x lat tutaj, pan że odpowiada w ten sposób. Mogę panu odpowiedzieć, że nie jesteśmy inwestorem, ja naprawdę zapowiadam, kiedy była droga, projekt. Mogę tylko prawdopodobnie powiedzieć, że 2 lata temu, czy rok temu, a skoro nie wiem. To za nasze, tak. Bardzo dziękuję.
dokładnie, jeżeli pani radny jest, w 2014 zostało... Nie. Zaraz, pani. Jedną sekundę. W 2014 na pewno było zlecone, zakończone na początku 2015 roku. I to jest już tego, nie pewne. I to mówię na... Ja w tej chwili mówię jako radny powiatowy, bo rzeczywiście ten projekt był w budżecie na rok 2014 uwzględniony. To jeszcze mam jedno pytanie. Jak można było pozwolić przyjąć taki projekt, gdzie to jest niespotykane, tak jak ja powiedziałem, na skalę kraju, że tak już się w tej chwili nie robi odcinków. Można sobie na drodze gminnej pozwolić jeszcze, czy tam na bocznej jakiejś dróżce. Ale wykonanie na drodze powiatowej bez zjazdów na działki o numerach ewidencyjnych na każdą działkę, można było sobie pozwolić na taką przyjęcie projektu. Wracamy do punktu wyjścia. Przystąpimy. Mamy tutaj konkretne działki, które zostały pominięte. Pan radny mówi, że jest, że tam rzeczywiście tym zjazdem i są tam zjazdy, tylko kwestia jest szeroko, nie wiem, tych działek, to jest mniejsza opcja. Ja przytoczyłem tu przykład dwóch, trzech działek sąsiadujących ze sobą, które mają 4-5 metrów szerokości. To tylko przytoczyłem jeden przypadek, jedno miejsce. Nie wiem, jak wielki jest to problem. Wystąpimy do powiatu. U nas takich działek tam nie ma nigdzie, żeby było 4-5 metrów. Tak, to ja panu pokażę, na przykład zapraszam do siebie, za chwileczkę wskażę panu działkę i zmierzymy je z biorną datą. Ale to ja tylko tak mówię, żeby nie być gołosłownym. Szanowni Państwo, więc wystąpimy do tego powiatu o konkretne działki, których pominięto. Ewentualnie będą mieli rozeznanie, na jakiej zasadzie to było zrobione. Będzie tytułem. Natomiast wiem, że poszerzenie wjazdów przy drogach powiatowych następuje w ten sam sposób. Jeżeli są zjazdy 4, a potrzeba 6-metrowych na działalność, też jest za dopłatą i też jest od razu nanoszony zjazd takiej szerokości, jakiej jest potrzebny. Czy pan powiedział, że jeszcze wystąpił do zarządu dróg powiatowych, jest to właściwie już można by powiedzieć tak kolokwialnie trochę ustawa powiedzie, dlatego że drogowy drogowe praktycznie zostały już wykonane, a jedynie zostały do dokończenia wniosku do zjazdu na przykład południe chodniki. Natomiast sama jest już wykonana i prawdopodobnie wykonawca był już drogi. No, od pracowniku słyszałem, że dzisiaj ma być odbiór, ale czy będziemy bo jeszcze jest sporo do zrobienia, zwłaszcza przy chodnikach. Sygnalizowane było wcześniej, informowanie było nawet przy pomocy ogłoszeń parafialnych, żeby się zgłaszali. Ja te problemy zgłaszałem i pani dyrektor Chojnackiej, i panu wójtowi. I jedna i druga osoba mówili, nie ma problemów, indywidualne przypadki są załatwiane tak jak trzeba. I sądziłem, że problemów nie ma. Dzisiaj dopiero wychodzi, że problemy są. To trzeba po prostu zebrać indywidualne przypadki i przeanalizować. I dalej dopiero zobaczyć, co z tym fantem zrobić, ale konkretne osoby już muszą być. Z nazwiskiem, z numerem działki. Ja myślę, że numer działki, ale nazwisko nie jest koniecznie takie potrzebne. Coś mi tutaj nie działa. Trzeba drugą. Jestem na zdarzeniu. Szanowni Państwo, no ja się tutaj tak nie do końca zgadzam, bo mamy tutaj pismo z powiatu, że będą projektowane kolejne drogi powiatowe. Mianowicie to będzie Zalesice, Kolonia i Dąbrówka Warszawska. Może to jest dobry moment, żeby też wyciągnąć wnioski, żeby wszyscy mieszkańcy w odpowiednim czasie się zgłaszali. Nie lekceważyli tego, drogę budują, co mnie to tam natyka.
tylko po prostu zainteresowali się, bo projekty są wykładane i wtedy też można, tylko że ludzie że te 2-3 tygodnie nie przywiązują uwagi tutaj. Problem to się robi wtedy, kiedy inwestor wchodzi na inwestycje, kiedy już są przeznaczone pieniądze i nagle się okazuje, że jest nie tak. No chyba, ja swoją drogą to powtarzałem to, co usłyszałem z powiatu, bo to nie ja rozpatruję te wnioski, nie do mnie się przychodzą, tylko jadą do powiatu. I mam tutaj jeszcze przypadek jeden, z kolei z odwodnieniem, no ale to już jest kolejna rzecz, na którą się trzeba pochylić, żeby ewentualnie uszczyć się błędów, uczymy się na błędach i uszczyć się błędów przy kolejnych inwestycjach. Także to jest bardzo ważne, nawet w tej chwili wystąpienie, co było przyczyną takiego, a nie innego wykonania prac, jeżeli nie ma na przykład osób zjazdu, a muszą ponieść kwoty już pełnego, ale bez dokumentacji, bo 4000 to sama dokumentacja, jak mam czas, tutaj pan radny informował. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to proponuję 10 minut przerwy.